11 marca na Litwie jest obchodzony Dzień Odrodzenia Niepodległości. Z tej okazji jesteśmy w Augustowie. Zapytaliśmy mieszkańców Polski, co wiedzą o Litwie. No, o Litwie to tak człowiek nawet sporo wie, bo to i z historii, bo to była przecież Rzeczpospolita dwojga narodów. No to, że jesteście nasi sąsiadami, jesteśmy razem w Unii. I no, tam między wami różnie bywa. Polacy z Litwinami nie za bardzo tam troszeczkę. Przeszkadzacie troszeczkę nam w edukacji naszych polskich dzieci. A poza tym, no cóż, ja do Litwinów nic nie mam, nie? No, że weszło euro. No wiem, jaka jest stolica na pewno. No, Ostra Brama, kościoły słynne w Litwie. Na Litwie przecież kiedyś to była Polska. No nie wiem, czy wam to się podoba, ale... Cmentarz na Rosie jest, parę kościołów. Związek Polaków na tym. Że Polaków sporo chyba w Litwie, nie? No myślę, że tutaj dla Polski i dla Polaków na Litwie jest istotne, że duża część Polaków została po zmianie granic po II wojnie światowej właśnie w granicach Litwy. Litwa jakoś tak nie bardzo po drodze, chociaż wiem, że dobrą kuchnię mają. Ja jestem kierowcą, to mi nie bardzo się podoba na Litwie. Podobnie jest jak u nas, jeżeli chodzi o krajobraz. Takie małe też wioseczki po drodze, jak się jedzie. Raczej właśnie może takie te domki są rozlokowane tak w dużych odległościach od siebie. To są najważniejsze nasi sąsiedzi i często też tam jeździmy do Drudzgiennik, do Połangi. Bo jesteśmy Słowianami, jesteśmy kurwa braćmi i tak powinniśmy żyć, nie? W spokoju, w miłości. I lubię Litwę i Litwinów nawet. A Litwini o Polsce dużo wiedzą? My wiemy wszyscy, co znaczy niepodległość. Także zarówno Polacy, jak i Litwini doświadczyli tej niepodległości, także cieszymy się razem z wami, że obchodzicie to święto. Chciałbym złożyć pomyślności wszystkim mieszkańcom, żeby dalej się cieszyli tą niepodległością, wolnością, w pokoju i w zdrowiu, żeby żyli, dużo szczęścia przede wszystkim. Aby nasze kraje po prostu były w dobrych stosunkach, żeby nie było tam jakiejś złości między nami i wszystkiego dobrego, no. No, wszystkiego najlepszego dla nich, na tym po wyzwoleniu spod okupacji rosyjskiej. I żeby tak młodzież tak nie wyjeżdżała właśnie gdzieś na zachód, bo patrzę, chyba u was i u nas to dużo jest młodych, że wyjeżdżają do Anglii, tam do Niemiec, nie? I oby tutaj więcej było niż tam. Dobrego życia, poprawy życia i życia w pokoju. Radości przede wszystkim, w życiu codziennym. Życzę wszystkiego najlepszego, wolności przede wszystkim, no i zdrowia, bo to najważniejsze. O czego potrzebują, jeśli potrzebują pracy, to pracy. Jeśli czują się, że no nie są w 100% wolni, to żeby tę wolność mieli i żeby byli zadowoleni z rządu, z kraju, w którym żyją, żeby się dobrze powodziło. Żeby byli zawsze uśmiechnięci, żeby byli dla siebie wsparciem i żeby byli po prostu szczęśliwi. Wszystkiego, co najlepsze i co sobie życzycie i pragniecie, żeby się spełniło. No i jak najwięcej, żeby przyjeżdżali zakupy robić, bo i tak pełne sklepy was. No dobrze, bo kiedyś myśmy do was jeździli.